Jakie zadania pamiętasz? Dużo było zadań właśnie dotyczących mapy. Mapy naszej Europy. Ale i świata też. Świata. Województwa, różne wyżyny i niziny. To było właśnie jedno zadanie, które... Ale mieliśmy... Polski, rozumiem, tak? Nie, to było właśnie akurat świata. Mieliśmy podane kontynenty i tam musieliśmy dopasować góry, wyżyny i niziny. Mieliśmy podane, no ale wiadomo, trzeba było mieć na ten temat jakąś wiedzę. Mhm. Ale ogólnie rzecz biorąc... Było ostatnie zadanie, było tak, spektrum źródłowym. To było, trzeba wypisać tam 4 konsekwencje. Podanego miasta. Teksty źródłowe dosyć były właśnie takie sympatyczne do czytania, że można mapa było w sumie też wnioskować. Nie była aż taka trudna. A coś z geografii Polski pojawiło się? Czy raczej? No to właśnie województwa. Czyli na czym polegało to zadanie? Było trzeba wypisać, opisać, gdzie jest największe PKB i najmniejsza wartość. Oczywiście. I właśnie to były podane i tam było trzeba podać po 2 województwa. No, mieliśmy wyznaczone na mapie tam różne takie rysunki i było trzeba właśnie z własnej wiedzy opisać województwa.